Siemano, siemano, z tej strony Dziadek Marek. Witam was serdecznie na moim kanale. Gramy Farming Simulator 22. Aktualnie znajdujemy się na mapce Szpakowo w wersji 1.1.0.1. No i mam taką zagwozdkę, ponieważ ja gram z kolegą, maskotkę, serdecznie pozdrawiam. No i czekam na chłopa ponad trzeci tydzień i nie mogę jakby wykonywać dalej prac u siebie na polu, na polach, dlatego mam czas zatrzymany i chodzi o to, że no chcę chłopu pomóc, jak go nie ma, ale się nie odzywa, nie napisze, czy będzie grał ze mną na przykład w piątek czy w sobotę czy co, nie daje znaku życia. Także nie wiem, co z tą sytuacją zrobić, bo ja na przykład mi się nie uśmiecha na dwa gospodarstwa grać. To jest bez sensu, tak? Mam odtworzone do tej sesji teraz. Akurat teraz jestem na swoim gospodarstwie. No i tak, jest taki motyw. Ponieważ chciałem chłopu pomóc i na przykład posiać mu lucernę. I jechałem swoim ciągnikiem z siewnikiem, żeby mu tam pole obsiać. Owszem, tam jest zaorałem mu, skultywatorowałem i wszystko ładnie pięknie, ale teraz jakby nie mogę siać, więc on ma tylko jeden ciągnik posiada i ma cały osprzęt do prac zielonkarskich, czyli ma kosiarkę, zgrabiarkę i przestrząsarkę. No ale co? No ja chciałem pole oprzeć, bo leży ogłogiem. O kurde, autobus tam jedzie, widzę. No i chodzi o to, że musiałem mu kupić ciągnik i siewnik, bo siewnik i tak mu się przyda i tak. On teraz to gospodarstwo dopiero ma co zrobione sobie. Tam ja mu porobiłem kursy, ładnie potem wam pokażę. Ale chodzi o to, że teraz ja muszę z tego ze swojego gospodarstwa jechać do sklepu i stamtąd puścić ciągnik na jego gospodarstwo, bo to jest kawałek drogi, i sam tam muszę też pojechać, jakby, nie? Wiecie. I wziąć maszynę, ten ciągnik do koszenia, kosić u niego łąkę, i jest do koszenia zaraz naprzeciwko, za jego gospodarstwem jest moja łąka do koszenia, więc gramy po sąsiedzku, ja nie posiadam kosiarek żadnych, bo to jest tak zrobione, że gramy po sąsiedzku, że po prostu pomagamy sobie, tak? No, ja teraz w pierwszej kolejności ja idę zrobić u niego na polach i potem na moich polach, tak? Patrzcie, tu chyba nie jedzie ten autobus. No bo on ludzi, on ludzi do pracy odwozi o 6 rano. Teraz pewnie już objechał i teraz do bazy będzie jechał. Dobra, mniejsza z tym. No. Także maskotek, weź się ogarnij i napisz, czy chcesz ze mną dalej grać, czy nie, bo ja nie mam zamiaru czekać 3 miesiące, żeby kolejna rozgrywka tu się działa. Chłop zagrał ze mną jeden raz, kupił sobie ciągnik, zadowolony, kosiarkę sobie kupił, no właśnie, żeby mi pomagać czy coś, a teraz z tego wychodzi, że ja sobie sam pomagam. I jemu jeszcze pomagam. Także nie jest to fajne. Mam nadzieję, że jak ten odcinek zobaczy, to się odezwie. A tak przy okazji, jeżeli ktoś z was jest chętny pograć sobie na Szpakowie ze mną, to serdecznie zapraszam. Na Discorda, link w opisie pod filmem będzie. No i chodzi o to, widzicie? No i teraz ja mu kupiłem ten ciągnik, bo byłem u niego na gospie. Teraz ja muszę
z mojego gospodarstwa, widzicie, maskotek gospodarstwu. Otwórz mi ten, Marek, zrób mi gospo. No dobra, kolor sobie wybrał, wszystko i co? No i nic. Ja wszystko muszę robić. Znaczy nie muszę, ale chcę. Chcę mu pomóc po prostu, żeby wiecie, jak ja będę cały czas par do przodu prowadził serię dalej, no to u niego wszystkie pola uschną i wszystko będzie do wywalenia, że tak powiem, nie? No. A tego nie chcemy, nie? Dlatego ja mu pomagam, nie? Ale tutaj powiem wam szczerze, że tutaj już mam kurs zrobiony. Na tam, gdzie ma jechać, na niego na pole i tam oprzeć ma lucernę, tutaj jest lucerna. Jeszcze tutaj muszę sprawdzić, tak, pole, widzicie? Pole 180 siew, tylko że zacznie od pierwszego punktu. I jeszcze tu trzeba ustawić crossplaya, włączyć, żeby jak autodrive dojedzie do tego pola, to potem pałeczkę przejmie crossplay, no i będzie tam wszystko robił, nie? Dobra, i teraz tak. Ja mam modyfikację na proset, ale tutaj nie będziemy używać, bo to pole jest malutkie. Tutaj nie potrzeba ścieżek technologicznych robić. Także to wszystko. Jeszcze zrobimy tu, zobaczymy w ustawieniach, czy jest wszystko elegancko, tak jak powinno być. Tu światło ostrzegawcze nie masz. Masz włączony mieć. No i teraz ja go puszczę, i on pojedzie, nie? I mam nadzieję, że wszystko będzie cud, git i malina, nie? No. A my pojedziemy za nim, bo on będzie siał, a ja będę... Znaczy, też ustawię crossplaya, albo już nie wiem, czy mam kurs zrobiony, bo teraz nie pamiętam. My będziemy kosić łąkę u niego, tak? Czyli będziemy pracować vis-a-vis naprzeciwko praktycznie, nie? Może sobie w przyszłości to pole połączy, nie wiem, nie? Ale póki co nie ma połączone. Dobra, jedziemy. No tu już jesteśmy, nie? Zaraz. No i tak ja muszę skakać, wiecie, z jednego gospodarstwa, z mojego na to gospodarstwo, nie? Żeby, wiecie, wszystko przytrzymać, jakby, patrzcie, tu po prawej ma rzepak. I teraz ja będę puszczę czas dalej i będzie następny dzień i ten rzepak będzie już gotowy do mucenia. On nie ma kombajnu, więc i tak ja muszę tu przyjechać mu pomóc. No, ale gdzie ja mu to ten? On ani binu nie ma nic postawione. No i teraz ja mu wszystkiego nie będę robił, nie? Bo ja nie wiem, gdzie on chce mieć postawiony bin albo co, nie? No to jest jego gospa, nie? Także wiecie, nie? To jest trochę nie fair, nie? Że się chłop nie odzywa i nic, nie? O, ja nie mam zamiaru grać na dwa gospodarstwa, nie? Po to ja gram z kimś, żeby sobie pomagać, tak? Dobra, tu stanę sobie. Patrzcie, tu mam belmu nawożone, wszystko ładnie, pięknie porobione mam. Tu mam, zobaczcie. No ale co zrobisz, panie? Także jak ktoś chętny, to serdecznie zapraszam na Discorda. Na głównym czacie u mnie na Discordzie proszę pisać. Kto by był chętny pograć ze mną, nie ma sprawy. Tylko, tak jak mówię, ja szukam takich graczy, którzy no będą minimum raz w tygodniu mieli czas z 2-3 godzinki sobie, no to maksymalnie do 4 godzin pograć sobie, nie? Czy tam w sobotę, czy w piątek wieczorem już, czy coś, ja się mogę dopasować do każdego, nie? Bo w takiej sytuacji to ja nie mam zamiaru czekać na kolegę 3 miesiące albo ileś, nie? Po co jest taki progres, że co to ma być za progres? Musimy złożyć tą kosiarkę, żeby wyjechać stąd.
Moja dla Sherlocka. No i zobaczcie, on kupił ten ciągnik i tą kosiarkę, jak ze mną pierwszy raz grał, czyli tam ponad 3 tygodnie temu. I zobaczcie, ja już mam 8 godzin natrzaskane, 8 i ten, i jest usyfiony ten ciągnik, i zatankowany mam go chyba 3 razy. A te, kupiłem mu tę przestrząsarkę i tą zgrabiarkę, to ja mu dokupiłem, nie? Za jego pieniądze, nie? Bo jeżeli ja jestem na jego gospodarstwie, to ja mogę kupować, nie? Jemu, nie? Na przykład, nie? No i teraz ja nie wiem, czy ja tu mam kurs porobiony właśnie, nie? To się zaraz okaże. Aha, i ja... Kurde, no i teraz od nowa tutaj już zawczasu, zanim go puszczę. Czekajcie. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja muszę drzewa tu usunąć. Zapomniałem właśnie. Nie wiem, czy to? Na pewno ten krzaczor. Te dwa na pewno. Czekajcie, tylko włączę sobie właśnie do usuwania. Okej. Tylko trzeba uważać. Czekajcie. Dobra, drzewo. Tylko uważajcie, co usuwacie, bo możecie sobie przez przypadek usunąć ten, nie? Ciągnik. I to też jest. Bo on usuwa wszystkie obiekty, nie? Na mapie. Kurde, nie widzę tego. Czekaj, było. Okej. Bo tutaj właśnie on nie mógł ten, nie? Kobita sieje, nie? Drzewa są, można postawić tam w każdym momencie, w każdym tym, nie? Ale według mnie tu są za blisko te drzewa, bo... Teraz ja nie wiem, gdzie on przydzwonił. To chyba nie, ja nie wiem. Czekajcie, jak on tak jeździł. Dobra, to się przy okazji tam usunie, nie? Bo ja, wiecie, jak wtedy zapomniałem dźwięków włączyć, nie, to potem się kapnąłem, że nie mam mikrofonu, bo mam wyłączony mikrofon, nie? No, i chodzi o to, że ten... Dobra, teraz włączymy Courseplaya. To jest pole 176 bodajże. Tak, ksionokosy. A tu jest kurs. On ma wbity już kurs. Ale czekajcie, nie mam. Wyłącz. Jeszcze raz i teraz załaduj kurs. Dobra. Tu opór musi być. Oporowo, niech jest. I od pierwszego. Jedź, panie. No i tak tu sobie muszę radzić jakoś, nie? Widzicie, nie? A drzewa co sam może postawić, nie? On tam nawet nie będzie wiedział, że tam drzew nie... Że tam czy były drzewa, czy nie były drzewa, nie? Po prostu ja to zrobię ze względu na to, żeby Courseplay miał łatwiej, nie? Drzewo można posadzić sobie tam, gdzie rosło, ale obok troszkę na przykład, nie? To nie robi różnicy, nie? Bo tak czy tak, ja mu save muszę wysłać, tak? No. To jest tak, jakbyśmy po prostu to drzewo tam pilarką ścięli czy coś, tylko ja po prostu to szybciej zrobiłem i koniec, nie? No i tutaj, patrzcie, tu po prawej stronie, tutaj to pole, czekajcie, tak wam pokażę. O, tutaj to pole całe, to jest moje. I on skończy, ja skończę tu robić u niego na polu. I on pojedzie tu mi robić obok od razu, nie? No. To nie ma tak lekko, nie? Dlatego on ma tyle godzin, bo już raz mi tam robił na tym polu ładnie. I tu u siebie też on kosił, nie? Znaczy ja kosiłem u niego. Nie on. On też nic nie robił na tej farmie. U mnie tylko. Jak pierwszy raz grał ze mną, to u mnie... kukurydzę, no i robił ścieżki technologiczne, ale ja potem stwierdziłem, jak on to porobił, się rozstaliśmy, że ja miałem to wszystko źle zrobione.
że on owszem te ścieżki porobił, ale na tych ścieżkach i obok tych ścieżek były puste plamy, jak sobie przewinąłem czas po prostu, nie? Było źle posiane. I potem stwierdziłem, że inaczej zrobię to. Że puściłem pracownika Coreplaya, żeby mi skosił. Obsiał całe pole. I potem ja ścieżki sam zrobiłem sobie, nie? Znaczy, jakoś dzieło tu przyhaczy. O, dobra. Dobra. Ale już uciekła. Kobita uciekła się. Się przestraszyła. Dobra, pali maszyno. No i teraz nie od pierwszego, tylko od następnego, nie? No widzicie, i takie to są, nie? Mówię, drzewo to obok sobie takie same może postawić, nie? Ważne, żeby korspy tu miał, wiecie, manewrowość, że tak powiem, nie? Swoją tam, nie? Ten autobus tam, on jeździ po całej mapie, wiecie, ja mam zrobiony kurs, ale on tylko raz jedzie go i jego trzeba puścić, żeby on przyjechał, nie? I on tu też tędy przejeżdża, może będziemy widzieć go, nie? Bo on ma tam, ja mu sobie na 20 na godzinę, on tak sobie powoli jedzie, nie? Właśnie on pojedzie tą drogą tutaj polną, nie? Nie wiem, czy już pojechał, czy przejedzie jeszcze, bo on tu pracowników wozi tutaj do tych silosów tam, on nie? Bo tam jest taka jakby wartownia, czy i waga tam jest, nie? I tam Gostek stoi i waży samochody, jak przejeżdżają, nie? Na wadze, nie? I tu autobus właśnie jeździ, nie? Zawozi tych pracownika tam, nie? Może będzie dane nam widzieć ten autobus, może, nie wiem. Tu bym mógł zrobić ten przystanek u maskotka. Że mnie przywiezie autobus, nie? Że jak przyjadę, jak on mnie wezwie do pracy jakieś, jak będzie grał oczywiście ze mną, nie? Jak się obudzi. Może. Ja gram z dziadkiem Markiem przecież na sen. On pewnie czeka na mnie. Wiecie, nie? Tak się, wiecie, ocknie, nie? Także masakra, powiem wam. Że ja muszę na dwa gospa walić, nie? No teraz u siebie akurat na polach nic nie mam do roboty. Mam wszystko porobione. Trawa rośnie. Wszystko jest ładnie, pięknie. No ale co? Tu muszę robić. I potem to duże pole moje, teraz się zastanawiam, co ja z tym zrobię, nie? Bo my tu gramy na Maze Plus, on jeszcze, no powiedział mi, że no Marek, ja bym chciał na Maze Plus grać, nie? No i dobra, on lubi na Maze Plus grać, nie? Mówił tak, o tak, nie? No to też włączyłem Maze Plus, nie? Mamy Maze Plus, nie? Właśnie i teraz tutaj kosiarka kosi trawę kondycyjną, nie? No i potem jak będziemy zgrabiać coś, to trzeba sobie znów przetrząsarkę też ustawić, co chcemy mieć przetrząśnięte, czy siano, czy zwykłe, czy coś, to trzeba wszystko sobie ustawiać wtedy bezpośrednio, nie? To nie jest tak, że sobie wjedziemy z przetrząsarką i zaczniemy coś robić, ona w ogóle nie ruszy wam, nie? Dopóki nie ustawicie, co chcecie mieć przetrząśnięte, nie? Dobra, to już skończył teraz, ten Urocio teraz będzie jeździł w rzędy. No a tamta pani, ona też będzie miała zaraz koniec. Bo ona już też widzę tam, chyba jeździ na... jechała na Urociach już. Ostatni ten. Tutaj widzicie... Tam mam siewy zaczęte od rzędów, a tu koszenie mam zaczęte od uwroci. To jest odwrotność, nie? Także tak to jest, moi mili. Ten ciągnik, on ma taki strasznie toporny skręt, dlatego ten korspy tu ćwiczy i się i kombinuje jak koń pod górę. Zobaczcie, on tyle manewrów tu wykonuje, że masakra, nie? Że ja bym to pole miał już dawno skończone, nie? No ale to jest coś za coś, bo na przykład tu puścicie pracownika
A na przykład idziecie drugim ciągnikiem i tam się siejecie sobie samemu, nie? Wiecie, nie? To jest tylko tak zmodyfikowane, żeby w razie czego już by miał te kursy, były te kursy i żeby sobie właśnie mógł sobie pomóc crossplayem, nie? No, tamten zakończył pracę. Ale on nie zakończył pracy, bo ja wiem dobrze o tym, że jest parę ominiaków, on tu ma chyba porobione. Że wiecie, no trzeba pomóc crossplayowi teraz, nie? No właśnie, tu ma. To ja wiem, bo siałem przed chwilą, znaczy przed chwilą, no. Jak pierwszy raz nagrywałem, nie? To wiem już, gdzie ma i to na początku, ma na końcu, znaczy się inny też. Ale ma już posiane, widzicie? Patrzcie. No i co? Tutaj? Te kawałki, no i tutaj ma, nie? Dobra. No i to jest jego rzepak, widzicie? No. Jest już w ósmej fazie. Czyli jak następny dzień przeminie, będzie lipiec, no to już będzie miał do mucenia, nie? No ja tu muszę tu przyjechać, nie? Teraz tak, teraz jest wielka akcja. Akcja jest taka, że ja tak, muszę to rozłożyć, X. Akcja jest taka, że ja to muszę... Tak. I akcja jest taka, że ja to muszę cofnąć. No i Karus już ten właśnie dojechał do zajezdni. No właśnie, to... Nie widzieliśmy go tu. No już przejechał. Byliśmy zajęci, to nie widzieliśmy. Dobra, i siejemy ten kawałek tu. Dobra. No nie tak to miało być. Sorry, mates. No kurde, podnieś się. To mój błąd. No patrz, ja do tyłu. Aj. Dobra, uwaga, bo wygniatamy, nie można wjechać do siebie, tam, na ten. Dobra. Tu podosiejemy to, co nie jest dosiane i koniec, nie? Czekajcie, tu to gdzieś było. Tu. Dobra. No i tutaj taki tam cycek, nie? Mały. Cofnij. Dobra. Żeby wiecie, jak potem przyjdzie maskotek, żeby nie powiedział, tu, a tu gdzieś posiał, ale jak to wygląda? No co to, on nie posiał tego? Bez jaj. Tu jeszcze chyba, nie? Na końcu. Tam jeszcze. Jakiś cyndel. To musi być wszystko perfekto. No i tu właśnie on nie mógł posiać, bo... Bo jakby to drzewo było, nie? Ja już wiem, bo tutaj testowałem. To on po prostu... No, zawiesił się na drzewie i siewnik wisiał na drzewie, a kobita uciekła, nie? No i tak to było. Dobra. Teraz przemieniamy ten. X. Ale nie będziemy teraz podnosić go, bo idziemy już ten siewnik odstawić do niego tam, nie? Do garażu. No, patrzcie, tu mało tego, że to jest tylko tak, tu porobione, tu nic nie widać, nie? Ale tu są wszystkie zrobione kursy i wszystko tu jest porobione, nie? Czekajcie, ja tak pokażę. Patrzcie. Ja tu dużo czasu spędzałem, nie? Proszę, tu ma wszędzie kursy porobione, nie? Wjazdy do silosów ma. Silos 3, silos 2. Wszystko ma tu porobione, nie? Chłop, porobiłem, nie? O, widzicie. A mnie olewa, nie? Ani się nie odezwie, nic, nie? Patrzcie, widzicie, tam ma... Wszędzie tu są wjazdy, wyjazdy i wszystko, co jest porobione, nie? Dobra, wyłączymy to. I zaparkujemy go tutaj. I teraz praktycznie ten ciągnik, on by mógł jechać do
Dojmie na gospy, nie? Po Bel, tą prasę do Bel, nie? Wiecie, nie? Dobra, opuścimy. Ale tego nie, czekaj, muszę przełożyć się na maszyny. Dobra. Jedziemy. Ja go stąd muszę puścić na gospę do mnie po prasę, nie? Żeby sobie jechał, ale to on sobie pojedzie i potem wyskoczy mi monit, że... No, że już dojechał, nie? Jedź. No i taka tu działam, widzicie. Skończę jedno, muszę tego puścić tam, tak, wtedy muszę się tabować do mnie na gospę, zaczepić mu prasę, podłączyć i go znów puścić tutaj i tak wiecie, i tak tu się dzieje, nie? Ja mam wszystko na głowie, nie? Tu muszę wszystko przemyśleć, wszystko porobić, wiecie, nie? Ale to nic, poczekamy tutaj, jeszcze ja go ustawię u siebie na polu. No i będę kończył ten odcinek, nie? Bo co tu... Co wam tu pokazywać? Przecież każdy wie jak się co... Jak się kosi, nie? Tylko chciałem tak, wiesz, nie, nagrać ten odcinek, żeby... No może maskotek sobie obejrzy i się mu przypomni. Czerwone światełko, że ten, żeby kurde się odezwał do mnie, czy byśmy dalej nie nagrywali właśnie, znaczy... Nie grali sobie. Nie? No i teraz właśnie tutaj nie wiem, czemu tą trawę będę musiał przetrząsnąć, będzie, czy co, no właśnie nie wiem, nie? I teraz tak, teraz kurs oczywiście. Tutaj wyczyść obecny kurs i teraz mój kurs. Ciano kosy, widzicie? 3 metry mam zapisane. Potem też tam zmienię 3 metry, żeby, bo wiadomo, że są kosiarki na 3 metry, nie? Dobra. Jak docelowa? Co mnie tam to interesuje? Czekajcie. Teraz jest. Dobra. I teraz zobaczymy, ile on będzie go żłobił. Czas. Ma 1400... Gdzie on jedzie w ogóle? Co on robi? Jak ja mu kurs wbiłem, to nie jest ten kurs. Kurde. Czekajcie, bo ja tu zbaraniałem teraz. No siano kosy, 3 metry. No dobra ma. Ma 1470 punktów. 42 minuty mu to zajmie. No. To good luck. To sobie jeździ, tak? No a ja z tego miejsca się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to prosiłbym o łapkę w górę. Oraz zasubskrybować mój kanał, żebyście byli na bieżąco. No i cóż. Jeszcze raz przypominam. Kto chętny, serdecznie zapraszam do mnie na Discorda. Proszę pisać na głównym na czacie. No i cóż. Życzę wam miłego dnia. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.